Moi drodzy, witajcie na kanale Darek Łowi z Katarzyną. Dzisiaj spontaniczny wyjazd. Wreszcie się pogoda uspokoiła i ustabilizowała, bo ostatnimi dniami to nieźle padało. Zgadujcie, gdzie jestem. Był szybki wypad, trzeba było blisko jechać. Tym bardziej, że po południu mamy godzinę 15:55. Dopiero wędy zarzucone. Zresztą nie mogłem się powstrzymać, bo dzisiaj wjechał taki sprzęcik. Także zobaczymy, jak się będzie sprawował. No co, zbiornik rogów. Wszyscy dobrze wiedzą z poprzednich filmów, woda no kill. Także zobaczymy, czy coś się będzie działo. Dzisiaj wypad rodzinny. Katarzyna w tle, córa w tle. No nic. Siedzę, zobaczymy, co będzie, czy jakieś rybki dzisiaj wyjdą. Wypad na kilka godzin, nie za długi, także. Także zobaczymy. Jacyś wędkarze teraz widzę tam dojechali. Po tamtej stronie dwóch już siedziało, jak przyszliśmy. No dobra, czekamy na ewentualną rybkę. Mamy jakieś branko. I nie wiem, bo dzisiaj już tych spinek to tyle miałem, że normalnie. I teraz też nie wcięte. Nie mogę się wciąć, widocznie te same małe leszczyki biorą. Także no nic się nie poradzi, moi drodzy, nic się nie poradzi. O, puść. Taki to urok widocznie, że biorą same małe. Dobra, nabijamy. Tam domoczyłem trochę paletu, bo już mi się kończy. Więc nabijamy i walczymy dalej. Na razie wszystko, co wchodziło, to takie małe leszczyki w okolicach 30 cm. Nic większego. O, też mi się tam zaczepiło. Nic większego, moi drodzy. O, tu mamy rybę. Tu mamy tym razem ewidentnie rybę. Nie dała mi rzucić. Muszę podbierać, wziąć, bo po ostatniej rybie zapomniałem go. A, czy nie wypięła? Nie, no ale to też nie będzie duża ryba. Leszczyk. Też duży nie będzie. Ja mam rybę. Tata ma rybę. Nie jest za dużo. To taki jak wszystkie. Ta, no takie same. Dzisiaj takie biorą. Nawet się już odpiął. Odpiął się. Czyli takie. Fajnie, bo jest cieplej i jest ławeczka. O, bardzo malutki. Dobra, do wody. Takutki.
Ale się rwie, jakby miał, nie wiem, z 3 kilo. Poszedł. Mamy rybę. Daj na ten podbierak to. Bo znowu go sobie pod rękę nie wziąłem. Teraz chyba troszkę lepsza ryba. Albo wsadź do wody, ja ją wprowadzę. Taki sam szczupak. Taki sam szczupak. Tylko nie podnoś, nie podnoś tak, tylko daj do siebie. Dobra. Nie podnoś się w ogóle, a jeszcze tak, o, odda, dobra. Dobra. No pójdź. Pójdź, bo muszę przejść to. Trzymaj. Taka bestia. Wypluł. No i kiedyś tak, żeby wyjść na samą ryby? Dwa razy? Nie wiem, ciężko wyczuć. One jakieś chore te ryby to są. Strasznie coś im tutaj, jakąś wysypkę mają straszną. Poszła. Ryba. Oj, to ładna ryba jest. Ładna ryba, moi drodzy. Wreszcie jest ładna rybka. Mam nadzieję, że nie wypnie. Katarzyna, dawaj podbierak i tu go wrzuć. Bo ja sam to tutaj mogę mieć problem, a to jest ładna ryba. Moi drodzy, idzie ładna ryba. Myślę, że to leszcz. Ładnie chodzi. Ta, leszczyk, ale ładny leszczyk. Taka 50 pewnie, jak ja tutaj lubię. Dobra, wrzuć go i zanurz. Dobra. Pajolita, jaka ryba. A, pięknie. Pięknie go tutaj. Chodź tu. To już łyknął powietrza. Jest. I do siebie. Nie do góry, do siebie, bo złamiesz sztycę. O, do końca, nie do góry. Kobito, bo złamiesz. Chłopaka. Holdegrom, trzeba będzie ją zmierzyć. O, to już jest taka z tych leszczy. No, jeden z większych, które tu łowiłem. Jeden z większych, moi drodzy, które tutaj łowiłem. Takie rybsko. Dobra. Moi drodzy, wypuszczamy rybencję. Taka rybencja. Taki. Bysiu, 50 mierzyłem. Dobra, wypuszczamy go z podbieraczka. To jest za wysoko, żeby go rzucać. Takiego dużego nie będziemy rzucać. I
też z jakąś wysypką. Coś tym rybom tutaj dolega. Ewidentnie. I blum. Popłynął sobie siną dalej. Ryba. No skręciło się. Ryba, ale mniejsza ryba. A, to już czuć. Ewidentnie się teraz ruszyły te ryby. Już taki kole 40 pewnie, a rzuca się masakrycznie, się rzuca. Ta. No taki koło 40 i też z jakąś wysypką. No ewidentnie coś tym rybom dolega. Ostatnio jak tu byłem, to nie były takie chore. Uciekaj. Mamy rybę. Nie za dużo, bo to już czuć po kiju, że nie jest za dużo. Tak. O, jeszcze się spiął. No i dobrze, bo nie był duży. Żyłka Prologica 0,22, 1000 metrów, budżetowa żyłka. Trochę mnie to zastanawiało, czemu ona taka budżetowa, ale powiem wam, nawinąłem sobie dzisiaj na tego Prestona i tak się skręca, dopiero co nawinięta, nie? Tak się skręca, że masakra. Na drugim kiju mam Trabucco, z tą nie ma kompletnie problemu, natomiast z tą żyłką niestety. Siwy Feder na swoim kanale ostatnio reklamował taką 0,28, bo kupił ją pod brzany. Ciekaw jestem, czy jemu się skręca. Mnie pod metodę, moi drodzy, się skręca strasznie. Nie wiem, może pod koszykiem, ale wątpię, nie? Tam chociaż tam są krętliki, no tu na metodzie nie ma. No ale skręca się po każdym rzucie, praktycznie ściągam. Nowa żyłka nawinięta dzisiaj świeżutko nad wodą. I coś strasznego. Także do metody niestety, ale jej nie polecam. Tu chyba jest ryba. Mi tak wyluzowało, to coś tam jest. Nie zdążyłem tej drugiej rzucić. No to już się melduje. No, ale to też nie jest jakieś holdegrom. Próbuję walczyć. Nie. To nie jest duża ryba. Próbujemy ją wziąć ślizgiem. Chodź, 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 chodź. Trawka miękka, to ci się nic nie stanie. Szybka wypinka. Mój drogi, jak bezzadzierowy to moment wychodzi, on taki mały, mała szprotka. Dobra, moi drodzy, bo już wyłączyłem się z mikrofonu i ze wszystkiego. Tu było takie walnięcie, że małe ryby nie wciągły, to znaczy te wędki do wody. Potężny leszcz, podejrzewam, bo jak już za mocno nie walczy.
Także na sam koniec jeszcze macie rybę i to nie ma udrewniane. Tak by było. Jakby się nie zerwał. Co to jest? Nie, chyba to jest amur, moi drodzy. Nie wierzę. Na taką rybę tu polowałem. Daj troszkę dalej do wody. Amur. Piękna ryba. Muszę mi popuścić hamulec, nie chciałbym go stracić. Oj, jak ja tutaj polowałem na taką rybę. Normalnie nie wierzę. Nie wierzę. Nie ruszaj tym podbierakiem w ogóle. Trzymaj tak, jak trzymasz. Ja ją wprowadzę. Spokojnie. Mikado Katsudo ma test. Jak widać, Mikado Katsudo przy żyłce 0,22 z takim amurkiem daje sobie spokojnie radę. Piękna walka. Nie, to on tak szybko nie przyjdzie. To jest amur. Nie, tak jest, że jak leszcz wyjdzie. Ja już teraz miałem amura. Tylko niestety hamulec nie był. O, gdzie odjazd? Jest cały czas praca na hamulcu, to nie jest takie proste. Dobrze, że mam operatorów, bo bym nie nagrał tego. Tak odjechał? Poszedł. Już był tak blisko, nie? Nie możesz go ciągnąć? Nie, nie mogę, bo przecież jestem na lekkim zestawie. Tylko praca wędką i hamulcem. Podejście numer 2 robimy. Minie. Niestety, nie tym razem. Na dół. Tak na dół. Trzymaj tak, jak trzymasz. No bo będę postarał się naprowadzić. Nie ruszaj, tu w ogóle nie ruszaj, ja się nie straszę. To może ja wezmę podbierak. Nie. Emocje. Dobra, podejście numer 3. Niżej weź. Zrobiony. Niżej go musisz wziąć, Julita. Daj niżej ten podbierak. Niżej. Do wody niżej. Do wody niżej. Dobra, tak, teraz. Do góry.
Jezus. Nie, 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 wędkę. Mamy go. Mamy go, mój drogi. Mamy go. Zobaczcie. Ale coś pięknego. Coś pięknego. Idziemy z nim na matę. Szybko go będziemy wypinać, bo... No szkoda rybki. Już będę, poczekaj. Przejdź. Coś pięknego, moi drodzy. Amurek na metodę. Moja życiówka, jeszcze nigdy nie złapałem amura. Zobaczcie, jak się wpiął. Nie wypiąłby się. Wpiął się pięknie za dolną wargę. Widzicie, jak się wpiął pięknie? Dobra, wypinamy, bo hakuj... O Jezus, to jest mega silna ryba. To nie jest takie proste. Poczekaj, wypnę ci tylko haczyk i nie gryź. Zobaczcie, co to za rybsko. No mega ryba. Nie da rady jej wypiąć. Szybko, żeby się... Dobra, nie męczę. Bierzemy go na matę. Mierzymy go. To jest moja życiówa, także... Ręce mi się trzęsą także masakra. Już mnie plecy nie bolą, jak mnie bolały. Wszystko mnie już nie boli. Gdzie o to miarę? A tu jest. Niezły, nie? Życiuwa mura. Moi drodzy. 64 cm. 64 cm. Przejdź z drugiej strony, muzyk, tak ładnie. Piękna ryba. Dobra, weź tam dalej stania. Uważaj na wędkę. Uważaj tylko na weź. Weź tego wędkę, tą wędkę, żeby mi nie ten. Czekaj, zrobisz mi to ładnie. Jak ja go trzymam. Coś pięknego, moi drodzy. Coś pięknego. No baja, po prostu baja. No. Mega jestem szczęśliwy, patrzcie. Chciałem amura, mam amura na rogowie. Piękna sprawa. Dobra, szybkie foty i do wody. Dobra, ryba po sesji, wypuszczamy do wody, moi drodzy. Masakra. Weź wodę. Chwilę złapię powietrza, by walczył pięknie. O, już go możemy puścić. Żywa ryba. Poszedł. Coś pięknego. Coś pięknego. Łapa w górę, suba i oglądajcie moje filmy. Takie ryby będę łowił. Na razie.